Witam Państwa ponownie. I żyli długo i szczęśliwie. To zakończenie bajek dla dzieci lub romantycznych powieści dla pensjonarek. Niestety rzadko potwierdza się w życiu. A jednak są ludzie, którzy bezkrytycznie w nie wierzą i są w stanie w nieskończoność czekać na jego spełnienie. Bohaterka naszej dzisiejszej historii uzależniła się od romansideł, ponieważ jej własne życie było bardzo nieszczęśliwe. Czekała na księcia, który by ją pokochał, odczarował i ocalił. I znalazła go, kiedy jej serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Tobi... Ty podstępna wiedźmo. Myślałaś, że tak po prostu sobie znikniesz, a ja cię nie znajdę. Wynoś się stąd, to jest moje mieszkanie. Ała! To boli, Tobi. Nie masz prawa zabierać naszej córki. Dzwonię na policję. Proszę bardzo. Jesteś moją żoną, zapomniałaś? Mam prawo tu być. Nie masz prawa. Jesteśmy w separacji i mam zamiar się z tobą rozwieść. Jak śmiesz? Przestań! Stłukłeś moją lampę. Wszystko to kupiłam za własne pieniądze. Kiedy skończę, nic tu nie zostanie. Ani z tych rzeczy, ani z ciebie. Przestań wystraszysz Cassie. Nie zostanie tutaj. Zabieram ją ze sobą. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Żal jest jednym z najokrutniejszych panów, bezlitośnie smagającym nas wspomnieniami bolesnej przeszłości. A niewielu jest bardziej przez nią poturbowanych niż bezdomni. Przychodzą do Pacific Garden Mission, żałując swojej decyzji, płacząc nad swoim położeniem, czasem nawet żałując, że w ogóle się urodzili. Duszpasterze i doradcy duchowi uświadamiają im, że istnieje dla nich przyszłość i to dobra przyszłość. Wraz z pożywnym posiłkiem, czystym ubraniem i wygodnym noclegiem nasi goście otrzymują pierwszą dawkę nadziei. Ból fizyczny leczony jest w misyjnym ambulatorium, zaś uśmierzenie bólu duchowego raz na zawsze możliwe jest dzięki temu, który poświęcił wszystko, by uwolnić nas od przeszłości i dać nam nowe życie z Nim. I właśnie o tym opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2879 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. W czym możemy pomóc? Chcę zgłosić porwanie dziecka. Kto został porwany? Moja 2-letnia córeczka. Kiedy została porwana? Przed chwilą. A wie pani, kto ją porwał? Mój mąż. Mój mąż włamał się do mojego mieszkania, zdemolował wszystko, a potem ją zabrał. Czy potrzebuje pani pomocy medycznej? Nie, nie, nie. Ja chcę odzyskać córkę. Ja nie wiem, co on może jej zrobić. On jest agresywny. Wie pani, gdzie może być teraz? Tak wiem. W domu swojej matki. Proszę podać mi adres, wyślę tam policję. Bohaterka tej historii zaledwie przestała być nastolatką, a już doświadczyła znęcania się i odrzucenia. Jej 2 starsze siostry wyszły z domu, kiedy miała 11 lat, zostawiając ją samą z chorą psychicznie matką i ojcem, którego niepohamowane kobieciarstwo sprawiało, że rodzina żyła w biedzie. Oto jej świadectwo. Prawdziwa historia Cindy Kelly, już teraz w Wyzwolonym. Mama zaczęła objawiać dziwne zachowania tuż po urodzeniu moich starszych sióstr. Nie chciała wychodzić z domu, dzwoniła na policję ze skargami na sąsiadów i spędzała dni i noce wykrzykując nieprzyzwoite słowa o niewidzialnych ludziach. Lekarze rozpoznali u niej schizofrenię paranoidalną i zespół maniakalno-depresyjny.
Zanim ja i moja młodsza siostra pojawiłyśmy się na świecie, mama z pięknej brunetki zamieniła się w paskudną, odrażającą kobietę ze splątanymi włosami. Wiem, że tu jesteście, diabły. Zaraz was dopadnę. Wiem, do czego jesteście zdolne. Nie nabierzecie mnie. Znowu jej się pogarsza. Boję się. Nie wiadomo, co może zrobić z tymi nożycami. Zbiła mnie, kiedy chciałam wejść do łazienki, żeby się wykąpać. Pewnie nie wzięła leków. Gdzie jest tata? Kto to wie? Przecież wiesz, że potrafi go nie być całymi dniami. Jak to dobrze, że ty tu jesteś. Już niedługo. Wkrótce będę miała własne mieszkanie. Nie mogę już tego dłużej znieść. A wy co tu robicie? Nic, mamo! Kłamiesz! Wy, małe diabły, wiem, co tu knujecie. Wszyscy jesteście przeciwko mnie! Kiedy mama brała leki i jej umysł funkcjonował w miarę poprawnie, zabierała nas do kościoła, co bardzo lubiłam. Czułam się tam bezpiecznie. Potem w pobliżu naszego domu odkryłam małą kapliczkę, która stała się moim azylem. Chodziłam tam sama i siedziałam całymi godzinami. W domu znalazłam starą czarną Biblię, którą potajemnie czytałam i ukrywałam pod moim łóżkiem. Dotykanie jej stronic sprawiało, że czułam się bliżej Boga. Psalmy bardzo mnie pocieszały. Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Razem z moją małą siostrzyczką często zamykałyśmy się w łazience i tam przesypiałyśmy całą noc. Ona zbyt bała się mamy, żeby ją o cokolwiek poprosić, na przykład o podpis w szkolnym dzienniczku, więc robiłam to za nią ja, przyjmując na siebie cały impet jej obsesyjnych podejrzeń bądź wściekłości. Ojciec, który był lakiernikiem samochodowym, spędzał w domu zaledwie kilka nocy w tygodniu, chyba że mama była w szpitalu. Wtedy zabierał nas ze sobą do klubów i sal bilardowych. Trzymajcie się blisko mnie, rozumiecie? I żadnych rozmów z nikim o naszej rodzinie. Z nikim, zrozumiano? Dobrze, tato. Kiedy zmarła moja mama, trafiłem do domu dziecka i to było straszne. Kazali mi pracować, wynajmowali mnie jakimś ludziom do różnych robót, ale nie wolno mi było zatrzymywać zarobionych pieniędzy. Musiałem oddawać je kościołowi, który prowadził ośrodek. Dlatego do dziś nienawidzę religii. Ale ja lubię kościół, tatusiu. Jeśli komukolwiek powiesz choć słowo o naszej rodzinie, to wsadzą was do domu dziecka albo do rodziny zastępczej i już nigdy się nie zobaczycie. Tata miał psa, któremu często podbierałam jedzenie, żeby trochę stłumić głodowe skurcze. Lubiłam bywać z tatą w klubach, ponieważ jego pijani koledzy kupowali mi wodę sodową i frytki. Kobiety w jego życiu mnie nie obchodziły. Niektóre dawały mi prezenty, bo były zazdrosne jedna o drugą. Któregoś dnia, kiedy razem z ojcem i jedną z jego kochanek robiliśmy zakupy, zauważyłam w sklepie inną jego przyjaciółkę. Tato, popatrz, tam jest Rosa. Cofnij się. Jeśli nas zobaczy, zrobi awanturę. Idź za nią, Cindy, ale tak, żeby cię nie zobaczyła. Daj mi znać, kiedy wyjdzie ze sklepu, bo wiesz, wolałbym uniknąć takiego spotkania. Wiele z tych kobiet miało dzieci z moim ojcem, więc nigdy nie wiedziałam, kto jest moim przyrodnim bratem czy siostrą. Oni jednak mnie znali i nienawidzili. Wyśmiewali się ze mnie na ulicy, przezywali legalna. I wiele razy szli za mną ze szkoły, żeby w którymś momencie naskoczyć na mnie albo mnie pobić. Często myślałam o samobójstwie, ale ile razy o tym pomyślałam, pocieszała mnie Biblia. Kiedy skończyłam 13 lat, miałam nadzieję, że będę mogła dołączyć do kościelnej grupy młodzieżowej, ale jej liderzy nie zgodzili się, ponieważ moi rodzice nie byli członkami kościoła. Byłam zdruzgotana i nigdy więcej tam nie wróciłam.
Któregoś dnia moja mama znalazła moją Biblię. Pocięła ją na kawałki i porozrzucała po pokoju. Pocięła też moje ubrania i poprzebijała buty. Od tego czasu żywiła do mnie szczególną nienawiść. Mamo. Idź sobie. Mamo, ja muszę się wykąpać. Nie. Proszę, mamo, ja muszę umyć włosy. Powiedziałam nie. A teraz wynoś się i nie przeszkadzaj mi. A jak poprosisz jeszcze raz, to cię zabiję. Zanim ojciec tym razem odwiózł ją do szpitala, musiałam stanąć przed komisją lekarską i pokazać sińce na całym ciele i inne ślady jej bicia. Tata kupił mi modny strój na wyjścia do klubu i zachęcał do tańca. Kiedy miałam 15 lat, mama znowu była w domu, a ojciec w ogóle przestał się w nim pojawiać. Wtedy zaczęłam spędzać czas z koleżankami na ulicy. Tam poznałam Tobiego, starszego rajdowca, który się mną zainteresował. Ja byłam taka szczęśliwa, że komuś na mnie zależało, że wkrótce zaszłam z nim w ciążę. Kiedy się o tym dowiedziałam, poszłam do pracownicy socjalnej w mojej szkole. W czym mogę ci pomóc, Cindy? No, ja jestem w ciąży. Wiesz, kto jest ojcem? Oczywiście. Ja nie jestem z tych, które sypiają ze wszystkimi. Bierzesz narkotyki? Nie. I nie piję. Ale zaczęłam trzymać z takimi, którzy to robią i ten chłopak, no... Ten, on się bardzo mną zainteresował. Ja nawet go nie lubię. On jest prymitywny i bezczelny. Rozumiem. Czy on wie o twojej ciąży? Jeszcze nie. On ma bardzo wybuchowy temperament. Powiedziałaś swoim rodzicom? Nie. Ojciec by mnie zabił. A mama ma problemy psychiczne. Bierze leki na paranoję i schizofrenię i nienawidzi mnie. Ja nie wiem, co by zrobiła, gdyby się dowiedziała. Jeśli chcesz, mogę z nią porozmawiać. W jakiś sposób mama przekonała pracownicę socjalną, że powinnam się wyprowadzić z domu, a najlepiej wyjść za mąż. Byłam w szoku. Wzięłam więc ślub w jedynej sukience, jaką miałam, własnoręcznie uszytej na zajęciach w szkole, z byle jakiej najtańszej bawełny. Póki nie zaoszczędziliśmy trochę pieniędzy, mieszkaliśmy u moich teściów. Tydzień po ślubie zadzwonił mój ojciec. Jak śmiałaś odejść z domu i wyjść za mąż bez mojej zgody? Musiałam, tato. Słyszałem, ty nikczemna dziewczyno. Próbowałem cię chronić, a ty się bezwstydnie puszczałaś. Nie puszczałam się, tato. Kłamiesz! Uganiałaś się za chłopakami, aż w końcu zaszłaś w ciążę. Był moim jedynym. Przed nim byłam dziewicą. Chyba ulicznicą. Jesteś najgorszym ojcem i mężem. Zdradzasz mamę na każdym kroku. Nie jesteś już moją córką. Wyrzekam się ciebie. To był ostatni raz, kiedy rozmawiałam z ojcem. Moi teściowie traktowali mnie z miłością i szacunkiem. Mama Tobiego nauczyła mnie sprzątać i gotować i stała się moją najlepszą przyjaciółką, nawet kiedy przeprowadziliśmy się już do własnego mieszkania. Jednak brakowało nam chęci i dojrzałości, żeby utrzymać nasze małżeństwo. Kochałam córeczkę, którą urodziłam tuż po ukończeniu szkoły, ale nienawidziłam fizycznej przemocy magazynów i filmów porno, które mąż przynosił do domu. To było takie upadlające. Zamknęłam się w świecie romantycznych powieści, a do męża żywiłam coraz większy uraz. Halo? Jak się masz, Cindy? W porządku. A jak mama? Bez zmian. Ty wiesz, ja myślę o rozwodzie. Dlaczego? On jest wulgarny i agresywny. Popycha mnie, kopie i... Ale przynajmniej masz z czego żyć. Tak, ale jakim kosztem? Kiedyś okropnie mnie poturbował, zrobił wściekłą awanturę. Znalazłam później Cassie skuloną w kącie. Trzęsła się ze strachu. Dasz sobie radę sama? Kiedy pracowałam w restauracji, odkładałam napiwki. W tajemnicy kupowałam meble, więc mogłabym sobie wynająć jakieś mieszkanko. Tobi nauczył mnie prowadzić i już sobie kupiłam samochód. Mam nadzieję, że wszystko ci się ułoży, Cindy. I że wiesz, co robisz.
Znalazłam mieszkanie niedaleko pracy i przeprowadziłam się w czasie, kiedy mąż miał dniówkę. Ponieważ byłam na urlopie, trwało kilka dni, zanim mnie znalazł, a kiedy już mu się to udało, poniszczył wszystko i zabrał mi córkę. Policja sprowadziła ją z powrotem, ale wtedy zaczęła się trwająca 15 lat walka o prawo do opieki. Jeszcze bardziej niż przedtem zatraciłam się w tanich romansidłach. Rozwód i walka o opiekę sprawiły, że nasza córka stała się zalękniona i niepewna. Ja więcej czasu niż jej poświęcałam moim powieściom, których 500 trzymałam w szafie przy łóżku. Później straciłam kolejnego przyjaciela, Majka, który wyjechał do koledżu w Madison. Z początku pisał o imprezach, potem o narastającej depresji wskutek nadużywania narkotyków i alkoholu. W tym czasie awansowałam na kierowniczkę restauracji i kiedy przyjechał do domu na wakacje, pracował ze mną i zabierał mnie na randki. Na pewno nie chcesz drinka? Nie, nie piję. Dawno temu postanowiłam sobie, że nie będę zażywała niczego, co zmąciłoby mi umysł. Nie chcę skończyć jak moja matka. Ja też chciałbym się od tego uwolnić. Po prostu postanów to sobie i zrób. Ty to masz podejście jak macho, Cindy. Pasuje to do twojej wojskowej marynarki i fryzury na jeża. Życie mnie nauczyło, że muszę sama zadbać o siebie. Chyba się tu przeprowadzę, żeby móc częściej cię widywać. Mike wrócił. Zaczęliśmy chodzić ze sobą na poważnie i z czasem całkiem odstawił narkotyki. Ja byłam macho, klełam jak marynarz. Jego rodzina mnie nie akceptowała. Ale za każdym razem, kiedy chciałam z nim zerwać, Mike przekonywał mnie, żebym została. Pewnego dnia zadzwoniła moja młodsza siostra. Cindy, tata nas zostawił. Mama i ja zostałyśmy bezdomne. Co? Jak to możliwe? Sprzedał dom i przeprowadził się na Florydę. Jak on mógł to zrobić? Nigdy nam nie powiedział, że sprzedaje dom. Nawet nie zabrał wszystkich swoich rzeczy. Po prostu wyjechał. Co my teraz zrobimy? Nie martw się, Ann. Znajdę wam jakieś mieszkanie. Pomogę się przeprowadzić. Ostatecznie szybciej niż ja zrobiła to moja starsza siostra i jej mąż. A niedługo potem mama próbowała zagłodzić się na śmierć, więc musiałam wezwać policję, by zawieźli ją do szpitala dla umysłowo chorych. Ann zabrała do siebie moja starsza siostra. Kiedy mama wyszła ze szpitala, znów zamieszkały razem i wtedy Ann przeżyła załamanie nerwowe i znalazła się na oddziale psychiatrycznym. Leżała zwinięta w kulkę w kaftanie bezpieczeństwa. Co z nią będzie? Pracownica socjalna chce, żebym oddała ją do rodziny zastępczej. Prosiła mnie, bym podpisała dokumenty na stały pobyt mamy w zakładzie. Dość radykalnie. Nie mogłam tego zrobić. Mam zamiar zostać prawną opiekunką ich obu. To poważne zobowiązanie, Cindy. Już teraz na okrągło pracujesz w restauracji. Ale ja muszę im pomóc, Mike. Mnie nikt nie pomógł, kiedy byłam nastolatką. A gdyby ktoś taki się znalazł, wszystko mogłoby wyglądać inaczej. Masz starsze siostry. Może one... Porozmawiam z nimi, ale nie zostawię mamy i Ann. Jesteś pewna, że sobie poradzisz, Cindy? Muszę spróbować. Połowa problemów z mamą wynikała z tego, że nie zażywała leków. Dopilnuję, żeby brała je codziennie. A przyczyną drugiej połowy był tata, a jego teraz nie ma. Pamiętam, jak odwiedzaliśmy ją kiedyś w szpitalu i jak mama błagała tatę, żeby ją stamtąd zabrał. Tak. Nie mógł płacić rachunków za leczenie, więc pozwolił im na niej eksperymentować. Co? Gorące i zimne prysznice, elektrowstrząsy, testowanie leków. Była też molestowana przez pacjentów. Biedna mama. Miała ciężkie życie. Jej ojczym traktował ją jeszcze gorzej niż pacjenci. Nic dziwnego, że tak jej się pomieszało. Musi być na lekach. Pilnuję, żeby je brała. I zabieram ją na wszystkie zajęcia, jakie sugerował lekarz.
mama rozkwitła pod moją opieką, a moja siostra wróciła do szkoły. Z Majkiem byłam już od 5 lat, kiedy postanowiliśmy zamieszkać razem i dzielić wydatki tak, żeby każde z nas mogło ukończyć studia. Ale po 2 latach wspólnego życia zdecydowałam, że musimy zakończyć ten związek. Chcesz zerwać? Jak to? Nie pasujemy do siebie, Majka. Ale... Twoja rodzina mnie nie akceptuje, a to wpływa na nasze relacje. Nie musimy mieć z nimi nic wspólnego. Mnie to przeszkadza. Nie przejmuj się nimi. Kolejnym problemem jest to, że mała Cindy dorasta, a ja jestem dla nich złym przykładem. To się pobierzmy. Mówisz poważnie? Tak. Ty jesteś dla mnie tą jedyną, kochanie. O naszym ślubie można powiedzieć wszystko, z wyjątkiem tego, że był romantyczną bajką. A przyjęcie okazało się katastrofą. Moja córka przez cały czas pochlipywała, a teściowie nie chcieli ze mną rozmawiać. Mój mąż cały czas przebywał ze swoimi dawnymi kumplami narkomanami, tłumacząc mi, że musi poznać najnowsze wieści. Przy wszystkich powiedział, żebym mu dała spokój. Tydzień później przestał przychodzić do domu na obiad. Zostawał w pracy do wieczora. Kiedy nasz syn miał 2 latka, zaproponowałam, żebyśmy ze względu na dziecko poszli do kościoła. Wybraliśmy ten najbliższy. I co o tym myślisz? Zupełnie inaczej niż w kościele, do którego chodziłam jako dziecko. Ale ludzie byli bardzo życzliwi. A Shin bardzo polubił szkółkę niedzielną. Małżeństwo, z którym rozmawiałem, zaprosiło nas do siebie w tym tygodniu. Wspaniale. Chętnie pójdę. No a jak podobał ci się pastor? Wydawał się być bardzo szczery. W takim razie trzymajmy się tego kościoła. Kilka tygodni później pastor zapytał, czy mógłby nas odwiedzić w czwartek. Przyszedł z drugim mężczyzną, który w trakcie rozmowy chodził po pokoju i głośno się modlił. Gdybyście mieli umrzeć dzisiaj, czy jesteście na 100% pewni, że poszlibyście do nieba? Ja nie jestem. Ja myślę, żebym poszła. Modlę się od czasu do czasu. Pozwólcie, że przeczytam wam coś z 5 rozdziału Ewangelii Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mojego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. To osobiste zaproszenie, by przyjąć Chrystusa do swojego serca i życia. Bóg kocha was tak bardzo, że posłał swojego jedynego Syna, Jezusa, by za was umarł. On stał się dla nas ofiarą zastępczą, ponieważ Bóg mówi, że karą za grzech jest śmierć. Więc Jezus zapłacił za nas tę karę na krzyżu. Biblia mówi, on jest przebłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale za grzechy całego świata. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś tak to tłumaczył. Żeby się dostać do nieba, nie wystarczy żyć przyzwoicie i dobrze postępować. Każdy z nas musi osobiście zaufać Jezusowi jako swemu Zbawicielowi. Co was powstrzymuje przed tym, żeby teraz przyjąć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela? Chyba nic. No. Tego wieczoru, 27 listopada 1990 roku, Mike i ja modliliśmy się, by Bóg przebaczył nam nasze grzechy i prosiliśmy, by Jezus wszedł do naszych serc i zbawił nas. I On to zrobił. Zmiana była zdumiewająca. Pewnego ranka brałam udział w studium biblijnym dla kobiet i nagle opadły mnie wspomnienia tego, jak kiedyś trzymałam Biblię w swoich rękach. Następnego dnia kupiłam moją pierwszą Biblię i żarliwie zaczęłam czytać ten list miłosny od Boga. Chodziłam też do szkoły niedzielnej, w której nauczał nasz pastor. Chciałbym was zachęcić, byście czytali Biblię więcej niż gazety, więcej niż magazyny czy książki, więcej niż oglądacie telewizję.
Zróbcie tak, jeśli kochacie Boga. Miałam z tym duży problem, ponieważ czytałam jeden romans dziennie, ale spróbowałam i w przeciągu kilku miesięcy przestałam je w ogóle czytać. Jednak zrezygnować z moich 500 ulubionych było znacznie trudniej, ponieważ były one dla mnie ucieczką, gdy czułam się przygnębiona. Niemniej w przeciągu roku pozbyłam się ich wszystkich i od tej pory nie przeczytałam już ani jednego. Wtedy pastor postawił przed nami kolejne wyzwanie. Chciałbym was namówić, żebyście wszystkie wasze bezbożne myśli zamienili na modlitwy za innych. Czy to będzie twoja żona, czy mąż? Twoje dziecko, czy ktoś, kto na autostradzie zajeżdża ci drogę? Nie przeklinaj. Módl się za niego. Biblia mówi, bez przestanku się módlcie. I uczcie się na pamięć wersetów. Takiego bądźcie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. On często odpowiadał krytykom tekstem z Pisma. Kiedy nachodziły mnie gorzkie myśli, albo w nocy we śnie moja przeszłość wracała do mnie w postaci koszmarów, modliłam się i rozmyślałam nad wersetami biblijnymi. Kiedy moja córka zbuntowała się i uciekła z domu, byliśmy już ugruntowani w wierze i mogliśmy się za nią modlić. Sprowadziliśmy ją z powrotem i znaleźliśmy dobrą szkołę chrześcijańską, gdzie później sama też uwierzyła. Bóg dał nam 7 dzieci. Wszystkie są wierzące. W pewnym momencie pojawiły się u mnie jakieś dolegliwości fizyczne i 4 później usłyszałam diagnozę. Stwardnienie rozsiane. To wiele wyjaśnia. Twoje ciągłe zmęczenie, zawroty głowy, drętwienie. Ja nie mogę o tym myśleć. To jest zbyt przytłaczające. Nie załamuj się, kochanie. Jak ja mam służyć Bogu, jeżeli będę sparaliżowana? Ja lubię nauczać Pisma, prowadzić innych do Jezusa. On ma wszystko pod kontrolą. I także w tym będzie uwielbiony. Po prostu rób to, co robisz, a jemu pozostaw odpowiedzialność za rezultaty. Dobrze, że chociaż mama jest w ośrodku blisko nas, będę ją mogła tam odwiedzać. Cindy, zawsze byłaś liderką. A ja będę ci pomagał, jak tylko będę mógł, żebyś była w stanie dalej służyć Bogu. Pamiętasz ten wiersz z listu do Filipian? Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie. Masz rację, Mike. Właśnie dlatego Bóg mówi nam, żebyśmy zapamiętywali słowo. W 2001 roku mama uwierzyła w Boga. I teraz wyczuwam w niej tyle pokoju i zadowolenia. Bóg otoczył mnie wspaniałymi ludźmi, którzy mnie wspierają. Kiedy przychodzą problemy i ból, kieruję moje myśli prosto do Pana. Obecnie uczę się na pamięć Księgi Przysłów. Powierz swoje życie Jezusowi Chrystusowi i przekonaj się, że On zawsze jest wierny. W programie numer 2879 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Cindy Kelly. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Nasz adres: Głos Ewangelii, 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.